Witam w kolejnym materiale z gry Kozacy 3. No to nie przedłużając, zaczynamy. Tylko odpalę sobie tradycyjnie streama na telefonie, żebym widział czat po prostu. To ten będę z wami w kontakcie w pewnym sensie. Poczekajcie. Raz i dwa, trzy i cztery. Okej. Okay. Dobrze. I możemy zrobić szybką rozgrywkę i tak chyba dołączymy na początek, bo tak myślę, czy by nie założyć pokoju. No ale to jeszcze się wstrzyma parę minut i zobaczymy coś innego. No, zajrzę chwilę Discorda, zobaczę czy u mnie kogoś świętego nie ma do gry. Coś mi się destabilizuje. OBS, poczekajcie. Nie wiem, wszystko śmiga. No nieważne, nie wiem co mi się zadziało. Ale wiem, że działa. Okej. No to tak. Założyć pokój czy szybka rozgrywka? Spróbuję na razie założyć pokój otwarty. I zobaczę jakieś ustawienia sobie. Daronie. Ciekawe co ja pisałem. No za pokoju to chyba Daronie. Dobrze pisałem. Okej. Weźmy sobie mapę normalną. Mała może być na razie. No. Jak ktoś święty to nie dołączy. Dlaczego by nie? Wysiedliśmy do zwycięstw. Nieźle, nieźle u mnie. 15 minut czasu pokoju może być, armia, reszta chyba bez zmian. Bez przyjmowania, brak balonów. Nie, przyjmowanie właśnie może być. Prędkość gry bardzo szybka, ok. Pomocnicy zabronić. Nie wiem o co chodzi z pomocnikami, nigdy tego nie testowałem, co to jest w ogóle za pomocnicy. W ostatnim nie wiem co to jest, nigdy się tym nie interesowałem, znaczy nieważne. Działa domyślnie czas pokoju, ok. Ale szansa na to, że ktoś do mnie dołączy, dodam 2 minuty. Jeśli w ciągu 2 minut nie dołączę, to idę po prostu szybkie rozgrywki. Albo tak, dobra, to mogę pokój założyć później. Robimy po prostu szybką rozgrywkę, nie będziemy tracić czasu. Chociaż nie wiem, gdzie bardziej będę tracił czas, bo nie wiadomo, kiedy się ludzie biorą do szybkiej rozgrywki. Bo muszą być 4 osoby. 4 osoby już czekają, jestem 5 w kolejce, więc no, ktoś się wycofał, ktoś się dojdzie, to może akurat rozgrywka się rozpocznie. No okej. Okay. No i czekamy sobie na spokojnie. No, że tak powiem, mamy czas. Trochę to może zająć, ale możemy cierpliwie poczekać. O, zaczęło się? Czy ktoś mi waliło? Dziwne. Chyba kozacy mówili posłuszeństwa. Tego się nie spodziewałem. Okej. Okay. Jednak nie, zaskoczył. Ze wszystkich możliwych nacji zaczynam Algierią. No dobrze, ale to przygotujemy się na szybki rush. To może być dobry pomysł. Wpada na diabelski pomysł. Jeżeli uda mi się to szybko zorganizować, to być może zaatakujemy po prostu na samym początku przy pomocy naszej armii. A wieści mi to się może udać. Tylko muszę się pośpieszyć teraz. Mamy koło siebie dwie kopalnie żelaza i kopalnie złota. Okej, okay, no to jesteśmy w dobrym położeniu nawet. Tylko muszę się naprawdę pośpieszyć. Okej, okay, 15 minut to jest kupa czasu. Ruchy. Bo to możecie postawić to. Okej, okay. Trochę pograłem z Artiusem. I mimo wszystko parę sztuczek się nauczyłem, chociaż nie popisałem się na turnieju, ale to tam będzie rozmowa. Okej, okay. Potrzebuję tutaj. Potem potrzebuję to. Więc zajebaniajcie, że tak powiem, szybciej. Okej. Okay. Patrzcie, że za każdym razem to się przesuwa w taki sposób, gdzie nie trafiam akurat to. Nieważne. A nie, jednak. Gdzie nie trafiam tym krzyżykiem. Ale to jest w ogóle ciekawe. Na mój sposób muszę powiedzieć. Powiem. A ty dlaczego nie pracujesz? Aby cię indziej nie wysłałem. Ale to dobrze. Tutaj na rynek bałucki. Czy tam inny ryneczek Lila, jak wolicie. Szybko budowa armii. No idziemy szybko w Ipro, tylko potrzebujemy najpierw minaret. No dobrze. Nawet Algierią da się dobrze pograć, tylko trzeba się spieszyć, że tak powiem. Ruchy.
Na minaret akurat mamy. Tak czy inaczej, potrzebujemy zrobić tak. Potrzebujemy zrobić tak. I na razie nic więcej nie wymieniam, potem wytłumaczę czego. Znaczy no proste. Nie wiem co będę potrzebował tak na bieżąco. No tutaj jeszcze chwila. To poróbmy sobie szybko to. Wy już od razu produkujcie mi tutaj pigniarów. Wasza 18, no na pewno potrzebuję zagospodarować sobie to. Na pewno będę musiał zrobić sobie. Już możecie pracować, to idźcie na chwilę tutaj pracować na roli. Zaraz to sobie ogarnę, tylko niech mi wybudują ten minaret. I postawimy szybko na diplo. No szybko, ruch, ruch, ruch. Pracujcie, to zróbmy od razu to. Zróbmy od razu to. Potrzebuję jak najszybciej wasza 6. Gdzie brakuje pracowników niby? Złocie są, okej, okay, no to idziemy. Właśnie, potrzebujemy diplo w pierwszej kolejności, proszę bardzo. No chcę zrobić to, co chcę zrobić, to potrzebuję mieć podstawowe rzeczy. Wy szybko tutaj, macie tutaj kolejne złoto. Wy zostałeś sam, tutaj stoisz na placu boju, to idziesz tutaj. Panie drogi, pan idzie tutaj. Tak, dobrze pan zrozumiał. Pan idzie tutaj jak najszybciej. Dobrze, kolejny pan idzie gdzieś tutaj. Trzeci pan idzie gdzieś tutaj. Potrzebujemy wizji na całą mapę, jeszcze powiem. Możemy jeszcze ze dwóch doboży stworzyć. Idziemy w stronę piechurów. I potrzeba jak najszybciej zająć nowe kopalnie złota. Druga jest tutaj, trzecia jest tutaj. Możecie to zrobić. Może mi pomóc jej na technologię, ale nie będę robił w tym momencie. I potrzeba jak najszybciej zgromadzić na to. Na to jest kwestia czasu. Ok, jeden piechur mi tutaj postanowił sobie stanąć. Potrzebuję jak najszybciej nowe koszary, ale to potrzebuję produkować drewno i kamień. A do tego potrzebuję chwilę czasu. Jedno i drugie jest mi potrzebne, to mówię od razu. Ok. Za chwilę zacznie mi realnie złota brakować, ale niestety nie poradzę chwilowo. Teraz szybko tak, potrzebuję. Mam trzy kopalnie. Gdzieś powinna być jeszcze jedna kopalnia złota. Chyba, że ta kopalnia złota to będzie gdzieś na terytorium... Nie. Jestem ślepy. Wiecie co, jednak zrobię tą technologię, bo jestem ślepy. Jak red. Okej, wymienimy sobie szybko. 1000 bardzo słabo mi idzie, wiem. I tego sobie wymienimy. To niewystarczająca liczba lokali mieszkalnych. No tak, bo pożarom ogromną ilość. Proszę bardzo, szybko to. I potrzebuję na trzecie te... No to jeszcze moment, możemy dołożyć sobie więcej... Proszę bardzo, tak. Jeszcze raz tak, ok. I teraz mogę dobudować. Ok, węgiel jest tutaj. Mam cztery. Gdzie? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, jak ja... Nieważne, pomijmy tym liczeniem. Potrzebuję jak najszybciej teraz to. Pomijmy liczenie fakt, że potrzebuję jak najszybciej to. Na razie tyle, nie więcej. Ok. No i też moje, ach, Algierię na Algierię będzie. To wygra ten koleś, gdzieś rozbuduje. Że tak powiem. Okej, okay, jeszcze raz muszę wymienić złoto, żeby wytłumaczyć dlaczego. Na drewno tym razem. I budujemy trzeci... Kamienia mi brakuje. No, żeby teraz to cholera się, ha! Wymienimy może żelazo w ilości 2000. Okej, okay, ile mi jeszcze brakuje? 3300, okej. Okay. Tak, jak domienię jeszcze 1000 złota, to powinno być akurat. Dobrze liczę? Dobrze liczę, ok. To potrzebuję jeszcze trzeci ratusz, szybko. I ten ratusz pójdzie do drewna. Jeszcze nie wiem gdzie, chyba tutaj wykorzystam drewno, ok. Potrzebujemy jak najszybciej to, potrzebujemy jak najszybciej to. Muszę szybko sobie jeszcze rozwinąć kopalnię. Ty będziesz tutaj wydobyło drewno. Wy możecie tak. Postawić gdzieś w środku tak i potem iść tutaj do pracy. Ok. I zrobimy tutaj jeszcze technologię tą. Idziemy w inne technologie. Stąd. Czwóreczka elegancko. Potrzebujemy tylko palisadę. Tylko jest taki... Też pomyśl o palisadzie, okej. Okay. Muszę zmienić położenie, bo inaczej nie będę w stanie wybudować te palisady w sumie. Mamy takie formy, jakiej bym chciał ją wybudować. Ok, tak, w dół. Ludzie, no dobra, mogę was ominąć w sumie. Jak już tak to, do tego podchodzicie.
6 minut chyba. Co tu się stało, że tu nie wybudowali, ja się pytam. Widzicie to? Chociaż może wybudują, zobaczymy, ale... brakuje mi możliwości obrotu, ale chyba tutaj będzie luka. Zobaczymy. A może nie będzie tej luki. Dobra, nie budują na razie. Będą czwórkę pracować. Może dołożę jeszcze czwórkę z drugiej strony. Nie wystarczająca liczba lokali mieszkalnych. Okej. Okay. Jest to do przeżycia. Okej. Okay. Wy. Jak najszybciej jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy na razie mogę budować. Okej. Okay. Na razie kamień. Proszę bardzo. Potrzebuję kupić sobie kamień. Kamień to ja kupię chyba za złoto na razie. Nie, za żelazo lepiej. Potrzebuję kamień. Okej. Okay. Stąd potrzebuję was tak, wszystkie kopalnie sobie zabezpieczyć. Dlaczego tutaj? Okej. Okay. A potem tak. Nie, nie, moment. Wy wszyscy do pracy. Ja potrzebuję was. Proszę bardzo. Okej. Okay. I tutaj dorzućmy jeszcze dwóch chłopów do pracy. Za chwilę znowu będzie limit populacji osiągnięty. No nie jestem w stanie na głód mieszkań nic zrobić w tym momencie. Mogę poprawić tylko jakość woja, ale to będzie tak ciężkie. Proszę bardzo, do złota. Jednak Algieria to jest dla mnie bardzo ciężka nacja, że powiem, ale do przeżycia. Tak powiedziałem. Okej. Okay. No to brakuje mi żywności, ale żywności akurat zbieramy. Właśnie, muszę zrobić się dwie technologie. Już jest w porządku. Tak powiedziałem, Algierią jak się umiem. To jest wielka improwizacja z mojej strony. Potrzebujemy teraz tanie, ale to tylko potrzebujemy, tak powiedziałem, kamień. No tego ewidentnie nie chcę wybudować. Chłopaki, od tego macie zacząć rozmowę. Okej, okay, to uda mi się chyba budować. A, bo to był ukos, widzicie? Dlatego się nie budowało. Okej, okay, za chwilę będzie znowu linii populacji osiągnięty. Algieria pod tym względem jest biedna, że powiem. Jeszcze raz, potrzebuję na kamień, może być złoto, ale czego mi nie. Potrzebuję teraz rozwinąć sobie jeszcze to i to jak najszybciej. Muszę rozbudować sobie to. Na to brakuje, no cały czas żywności mi brakuje, muszę ich wziąć na maksa, ale do tego potrzebuję więcej żywności. Proszę bardzo tak. I robimy wszystkie możliwe kopalnie, w końcu możemy to zrobić. Które przynajmniej są w naszej palisadzie. Chyba wszystkie... Nie, tu jest jeszcze żelazo i węgiel, okej. Okay. Nie będziemy jechali gończarów, bo po prostu nie mamy. Ale węgiel mogę sprzedawać po prostu, on jest drogi stosunkowo, więc damy radę. Proszę bardzo, to. Jeszcze jedną technologię będziemy mieli do zrobienia w żywności. No i już zrobiona cała technologia w żywności. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, te prace bardzo wolno postępują. Półtorej minuty czasu pokoju, jestem w challenge luci jeszcze z budownictwem. No nie wystarczająca liczba lokali mieszkalnych. Masakra! No, Algierią się ciężko gra pod względem, że po prostu nie wiem, jak nią grać. Okej, okay, nie budują na razie to, co mam wybudować. Wymieńmy sobie złoto znowu. W ilości 1000 na razie na kamień. Proszę bardzo. Żeby po prostu ten kamień był w rezerwie. Okej. Okay. Jak to wygląda? Potrzebuję tyle żywności, tyle żywności. Możemy wymienić sobie 10k na żywność i tak zrobimy. Chociaż nie, poczekajmy, bo za chwilę to też się nam schodzi w dół. Nie tak powiedziałem, że kupujemy się na szybki raż. Jak się uda oczywiście. Okej, okay, powinno ruszyć. Zostało 20 sekund czasu pokoju. Potrzebujemy stajnie wybudować jak najszybciej jeszcze. Chociaż stajnie to się możemy wstrzymać w sumie. Nie, stajnie wybudujcie. Dobrze będzie dodatkowa jednostka. Potrzebuję jednostki mobilne. Wiem, drogie nieopłacalne, ale jednak mogą się w tym momencie im przydać jakieś jednostki mobilne, bo nie mam żadnych jednostek kawalerii. Cały kamień użyłem, nie? No znowu wymienimy sobie 1000 za kamień. 1000 powiedziałem, nie 10 tysięcy. Okej. Okay. No to brakuje mi cały czas żarcia. Nic na to nie mogę poradzić za bardzo. Mogę. To w ilości 10 tysięcy na żywność. Okej, okay, to powinno mi zapewnić przynajmniej upgrade do tego.
Resztę żywności muszą zgromadzić sami. Dobra, nie mamy czasu. Idziemy na atak. A, nie otworzyłem bramy, no pewnie, że tak. Potrzebuję to. I wy wszyscy naprzód marsz. Tak się skończył palisady. Czy on idzie mi z pomocą, czy idzie naokoło? Teraz chustki. A, idzie na Algierię, okej. Okay. Chcę tutaj zająć wzgórze. Uważajcie, bo na to pozwolę. Okej. Okay. Moi ludzie maszerują. Dobra, dajcie mu spokój. Na razie idźcie tutaj. W ogóle ja karmię łuczników. Potrzebujemy to i szybko na to. Tylko na to 16 tysięcy żywności. Sami zbiorą. Mogę im to darować już. Atakujcie tutaj. Okej, okay, i do walki. Nie zdążyłem zrobić chyba upgrade'u ostatniego, ale trudno. Nie chyba tego na pewno. Szybko tutaj. Tu. Zatokuje mi tyły. No jednak ciężko zbrojne. Dostali wsparcie, ale za późno. Nie wiem, czy oni w ogóle walczą teraz, co te lepsze. Szybko na tyły. Oni się teraz skupili na jednym. Jedźcie tam na tyły, tu. Trzeba ich chłopów zabijać, szybko chłopów. Dobra, nie się skupię trochę na mnie. Jednak ogarnięty trochę ten gracz. I tej do pracy. Wysadzamy co możemy. To się udało wysadzić, to jest najlepsze. Okej, okay, idą dodatkowe moje siły. Okej, okay, no to zobaczcie, że praktycznie pokonałem jednego z przeciwników. Teraz szybko odbudowujemy armię i szukujemy drugi atak. A przejdźmy teraz w grenadierów. Jest większa produkcja złota. Czerwony robi docisk drugiemu. Pierwszy raz można powiedzieć, że tak skutecznie zaatakowałem. To będą oni tak ma przewagę militarną nade mną, aczkolwiek, czekajcie, gdzie brak formacji, szybko formację. Czy jest jakaś technologia, którą mogę zrobić żołnierzom? Tylko to. To szybkość produkcji kawalerii jak najbardziej. Ale tak dla uzbrojenia chyba nie. Patrzcie, jakie spustoszenie uniesieje. Garstka żołnierzy może wybić się znaczną część garnizonu. To jest najlepsze. Ja teraz szukuję drugi atak na nich. To jest najlepsze. Dostanę jeszcze te grenadierami. Ja zrobię tę technologię. Nie zrobię tej technologii, muszę teraz ją zrobić. Nie muszę jej robić, aczkolwiek ona może mi pomóc w tym momencie. Skuteczny docisk im zrobiłem. Bez kitu. Właściwie kontynuujmy atak, proszę bardzo. Dociskajmy dziada, że powiem. Jednak ciężko z broni pikinierzy robią robotę, no nie da się ukryć.
Algieria kontra Algieria to wystarczy pośpieszyć i zrobić ciężko zbrojne jednostki. Właśnie, nie produkuje po prostu w ogóle kamienia. Zróbcie tak. Proszę bardzo. Skąd tutaj? I zwiększy produkcję złota jeszcze bardziej. Jakby czerwony miał przegrać, to potrzebuje wojsko. Realne wojsko, które może stawić realny opór. Patrzcie, jakie spustoszenie tu siejemy. Wow, wow, wow. No idzie kolejna piechota. I zrobię kolejny docisk. Proszę bardzo, to już będzie końcowy. Ja tak powiem, to jest koniec historii w tym miejscu. Proszę bardzo, ten nie wiem, czy się pozbiera po takim czasie. Jeszcze próbuję w każdym razie, ale walczę do końca, to trzeba mu przyznać. Ale już robię mu docisk. Czerwony widzę się wycofał do bazy. Okej, okay, może się wycofać do bazy, dlaczego by nie? A teraz muszę szybko rozbudować moje włości, że tak powiem. Którą jak tu kopalnię postawiłem, to kopalnię postawiłem na nogi. Proszę bardzo, stąd. Potrzebujemy kamień, dlatego ten post zrobiłem, bo bez kamieni buduję nowych budynków wojskowych. Proszę bardzo, potrzebujemy własną artylerię jak najszybciej. To wysadźmy sobie, bo jest mi niepotrzebne. Sam się pokonał. A, poddał się po prostu. Okej. Okay. Przejęliśmy jego bazę. I ją wykorzystajmy, dlaczego by nie? Mamy 5 armat. Bardzo dobrze. Niech te armaty moje wycofają się tutaj do bazy. 5 algierskich armat, świetnie. Albo nie, tutaj staną. Dociśniemy wroga z tej strony. I te posłowie się mogą na dwa fronty. Z południa... O cholera, a moja armia nie gotowa. Bo wiecie, tutaj tak naprawdę straciłem mnóstwo żołnierzy. I kwestia odbudowania armii może być teraz kłopotliwa, że tak powiem. Muszę postawić armię na nogi. Teraz w oparciu o grenadierów, że tak powiem. Potrzebuję to. Potrzebuję to jak najszybciej. Niech mi gromadzą, co tylko mogą. Możemy rozbudować sobie jeszcze kopalnię złota, jak tylko zbierzemy to złoto. Właściwie to mamy to złoto, to sobie zróbmy tak. Ale czego mogę rozbudować, bo przeniesiemy się na to. Dragoni są drodzy, ale zadają dużo obrażenia. Ich użyjemy podczas tej walki. Idziemy pomóc Sojusznikowi szybko. Dwie armie pójdą mu na pomoc. Jedna niewielka z północy, ale się zacina migra teraz. Tylko artylerię, którą mam, całą artylerię powtarzam, bez wyjątku, wycofam do swojej bazy, bo mam stracę głupi sposób, coś czuję. Miałem 5 armat, prawda? 4 mi zostały. Co ja zrobiłem z jedną armatą? Dziwne, nieważne. Niech mi wraca tutaj do bazy. Na pewno to potrzebuję. Nie wiem, czy ja mu zdążę pomóc. Bo moje wojsko zanim tam dojdzie. Ja to chyba przegram teraz, bo widzę, że ten tak skampił sobie jednostki, zaraz moje wojsko nie zdąży tamtemu przyjść z pomocą. Próbuję. Potrzebuję szybko to, jak najszybciej. Teraz za późno już trochę, ale lepiej późno niż wcale. Okej. Okay. Szybko tutaj. Próbujemy szczęścia, ale nie wiem, czy zdążę. Czy ja mam jakieś fortyfikacje obronne? Mam mur obronny. Nie wiem, czy jest dobry pomysł, ale... Przynajmniej spróbujmy szczęścia. Nie, nie ma sensu, bo oni go budują, to oni mi tutaj wiadomo. Mury są teraz bezsensowne. Moje wojsko nawet nie zdąży tam wjechać. To już jest po sojuszniku. Ale próbujmy szczęścia, może go zdołamy jakoś uratować. Tą garstką żołnierzy. Szybko kolejny docisk. Nie, moje wojsko na tyłach, ale nie zdąży po prostu. Chociaż, patrzcie, biegną, to najważniejsze. Robią co mogą.
To w ogóle nie produkuje jednostek jeszcze. Okej. Okay. Trzeba być chociaż kolejna stania. Sojusznik może się jeszcze wybronić. Okej, okay, sojusznik walczy do końca. Moje siły już nadciągają. Zrobiłem podwójny docisk, jak zdążą moje wojska tam dotrzeć. Więc jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa. Walczmy do końca. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejną kopalnię złota, którą przyjęliśmy. Znaczy przyjęliśmy, rozbudowaliśmy. Więc dragoni będą mieli więcej sensu niż myślicie w tym momencie. O ile będę pamiętał, żeby kupić węgiel. Moje wojsko... O nie, czerwony przegrał. Moje wojsko dotarło, ale czerwony przegrał niestety. Chociaż skutecznie zablokowaliśmy armię, widzicie? Nieskutecznie, tak bardzo nieskutecznie. Jak nie zdołałem pomóc sojusznikowi, to niestety... walka przegrana. Okej. Okay. Pozbądźmy się artylerii, bo ją stracimy na 100%. Idzie teraz prosto na mnie, z dwóch stron. Ajajaj. Nie za bardzo wiem, jak mogę to teraz naprawić. Szybko palisadę drugą. W ten sposób, aby... To mi nic nie da, ale... Wiecie, jak przegrać to z Conorem, nie? Gdybym wiedział, że jestem rozbrojony całkowicie, to już by mi tutaj parował i to aż miło. Szybko kolejne. No nie, tutaj nie mam szans już wygrać. Ja tu komasuję wojsko, ale za wolno po prostu. Te kopalnie idą na statę, jakby co. Bo i tak jestem w stanie ich realnie utrzymać. Do pracy, do pracy. Zbudujcie co tylko możecie. Da skampi, ale dlatego, że nie mam realnie szansy pokonać go w polu. Przynajmniej tak sądzę. Może uda mi się skampić jeszcze więcej żołnierzy niż on ma. Ale muszę się pośpieszać. Szybko inwestujemy tutaj. Szybko wymieniamy na złoto. I czekamy, aż nam się zbierze odpowiednio potężna armia. On już w artylerii, więc muszę teraz najlepiej spróbować go zaatakować. Przejął moje tereny, ale to jest akurat, no mówię, trochę na mocniejszego, więc tutaj nie mam szans już za bardzo negocjować, jak myślę. Próbować mogę, dlaczego by nie. To, jeśli by to próbował, to przegra na 100%. Dobuduj się gdzieś tutaj kolejny ten, żeby chociaż kamień wydobywać. Tak po prostu, jak walczyć do końca. Ajajaj. Ona tu artylerią się jest, wystrzenia. To już jest przewaga, która będzie nie do panowania. Ale walczę do końca, to jest najważniejsze. Która? Jak to się stało, że ja tu mam kopalnię? Spadaj ode mnie, ty. Wy wszyscy do pracy, gdziekolwiek. Proszę bardzo, wydobywajcie chociaż kamień. Tak powiedział, mi zrobiłeś się nie wytrzymać, że? A ubice poszedł wąt. Zaraz mi tu wjedzie. Kupujemy tylko czas, ale wiecie, ten czas jest już nie do uratowania. Bez armat. Dobra, zmiana planów. Jak mamy walczyć do końca, to kupuję jeszcze tarczowników. Bo tylko tarczownicy mogłyby tutaj jeszcze przeważyć, że tak powiem. No dobrze, ale to raczej przypomina taką ustawkę w tym momencie. Realnie nie mam szans go pokonać. Bo wiecie, on już ma tutaj skomasowane chyba z 1000 żołnierzy. Ja mam tylko tą garstkę, którą widzicie. No to jest nierealne, żebym wyprodukował jeszcze więcej... No, artylerię mogę jeszcze postawić, powiedzmy, ale ile ja mogę wyprodukować artylerii? Już teraz realnie nie mam szans tego wygrać. Algieria nie daje się spadać. Ja bym nie oddał mojej artylerii.
Dobra, zobaczymy do końca. Niech mi zrobi, jeśli się nie wyczepa, się. Kosz. O! Nie widziałem, że na trzeci widać się to skinkra. Dobra. Walka do końca. Jak już się przekreślę z honorem, wiecie o co chodzi. Ja tak uważam, że mi dobrze poszło tą Algierią. A kim, przeciwko komu grałem? No nie zobaczę teraz. Ale chyba Szwecja, nie jestem pewien. No nie zobaczę, z kim grałem. A jest Szwecja, no dobrze mi się wydawało. Uważam, że tak dobrze zagrałem, bo udało mi się powalić w sumie Algierię. I udało mi się nawet stawić mu czoło, nie udało mi się pomóc sojusznikowi, więc myślę, że tragedii nie ma. Jak na mnie to i tak dobra rozgrywka. Może powiedzieć, że wyrówna. Rewiz 1-1. Przegrałem pojedynku silniejszym od siebie. Dobrze, bierzemy dalej. To był chyba ostatni pojedynek. Chyba, że ktoś jest chętny do gry, bo 0-0-0-0-1-2-1. Dobrze, założę pokój. Poczekam z 5 minut. Zobaczę, kto się dołączy. Zobaczymy, czy ktoś dołączy. Nacja losowa. Jeśli ktoś jest chętny, zapraszam. Mówię tu parę osób na czacie. Naprawdę was zapraszam chętnie do gry. Ale chyba na dzisiaj to będzie tyle, bo nie mogę z kim grać po prostu za bardzo. Przejdź do lobby na moment. Chociaż. No zobaczymy. Ale na razie to się raczej zapowiada, że jest pusto po prostu. O, ktoś dołączył, świetnie. Nie wiem, zdawało mi się? A może tylko mi się zdawało. Moje wtedy minimalizowałem. A tu nie wiem, co to jest. Zaczęło na taczek. Kiedy się interesowałem w sumie. No i czekamy. Jeszcze 3 minuty, powiedzmy. Samo to wygląda, jeśli chodzi o ilość. Chętnych do gry na sim to. No, jest taka późna godzina. W sumie, jakbym przy to ludzkiej godzinie było więcej chętnych do gry. Ale tak się fajnie burało, powiem szczerze. W sensie, że naprawdę udało się fajną ekipę zgromadzić, bo rozgrywka była naprawdę wciągająca. No Art, no ADC? ADC? To jest, może chodzi o ten, Diplo. Tylko pod inną nazwą, nie wiem, czy Art... A, Artyleria i Diplo. No Art, no okej. Okay. Wszystko jasne. Nie jasne, nie wiem, co to za ADC. Czalam po prostu, że to chodzi o Artylerię i Diplo jednocześnie, ale Artyleria napisał wcześniej. Pusta. A też chyba niewiele osób będzie chętnych generalnie do gry, ponieważ są teraz w sumie turnieje, jak się tym zastanowić, logicznie. No mi tak pewnie zależy, to będzie jakiś turniej teraz trwa. Zajrzyjmy do lobby, na przykład do pokoju. No dobrze, w takim układzie. Chyba, że zagram sobie kampanię, bo mam jedną niedokończoną, bo zacząłem i o niej zapomniałem w sumie. Przejdź do lobby, zamknij pokój na razie, bo to nie ma sensu. Szybko rozgrywka. No, spróbuję na razie ustawić w szybkiej rozgrywce i poczekamy z 2 minuty, zobaczymy, czy ktoś dołączy.
Ale chyba będzie ten sam efekt po prostu. Dobra, nie ma sensu czekać. Późna godzina, nie ma już za bardzo chętnych. To my nie będziemy czekali. Po prostu idziemy tutaj, kampania. Na Kongłowi to było? Tak, walki na wschodzie, kontynuujemy. Już czytaliśmy odprawę, więc mniej więcej wiemy, o co chodzi. Tak. Mamy się dostać tutaj. Chociaż wiecie co? Ja się o tym zastanowić logicznie. Jak ja mam tu save w ogóle? A, już wiem. Dobra, to zagrajmy od początku, bo to nie ma sensu. Chociaż, jak od początku ja bym mógł to ustawić. Nie, dobra, zagrajmy od początku po prostu, bo to nie ma sensu. Jako, że mamy tylko 3 kopalnie i na strzelce nie mamy co liczyć, pójdziemy na pewno w stronę pikinierów, bo to będzie prostsze. Król Artura. No, ja strzępię skrzydło pewnie jeszcze, nie? Jeżeli ktoś kojarzy, o kogo mi chodzi, to chętnie porozmawiam na temat książek. Dlatego, że czasami warto by życzliwym, powiedzmy. To jest taka moja sugestia, zrozumiecie później dlaczego. Okej. No, ruchy. Okej, to mamy już też szwangarskie żołnierzy. Niezbyt dużą, niezbyt rozgarniętą, ale jednak. Mamy łatwą obronę, bo tylko ten most, więc tyle dobrego. I mamy tutaj oswobodzić chłopów. No to tyle. Tyle odprawa jaka była. To naprawdę tyle mamy zrobić. Mamy do tego 5 rajtarów, 5 konnych dragonów i... No, tak jak widać. 15 muszkieterów i 36 pikinierów. Tak powiedziałem, my mamy tylko jedno kopalnię węgla, jedno złota, jedno żelaza i to jest cały nasz asortyment, którym dysponujemy, więc najrozsądniej będzie pójść w stronę pikinierów i szybko zrobić 10 średniowiecza. Naszym jedynym źródłem zaopatrzenia będzie tam prawda żywność drewna i kamień, więc tym bardziej muszę się pośpieszyć. Zrozumiecie, o co mi chodzi. No, ruchy, bo nie chcę poświęcać moich jednostek, bo tutaj są... Chyba pikinierzy, o ile pamiętam, i to się może źle. Chociaż nie, pikinierów chyba nie ma. To mogę zrobić w sumie tak i tyle z tego wyjdzie. Tylko może wy poczekajcie na resztę oddziału. No, bo wy tak się wysforujecie, to od razu zginiecie w tej grupie. Głównie rajtarze. Bo to są moje jedne ciężko zbrojne jednostki. Okej, do walki. No, piechurzy nie są zbyt mocni, taka jest prawda, jeszcze najemni. Tutaj zbita grupa żołnierzy robi naprawdę, jeśli się nie wyżej, to szybko. Okej, zdobyliśmy chłopów, to najważniejsze. Okej, jeśli moje wojsko tutaj co, straciliśmy to naprawdę 2 żołnierzy z tego co widzę, więc wynik bardzo dobry. Nie możemy tworzyć kawalerii, kawaleria jest mi niepotrzebna w tym momencie. Mamy rynek, widzicie? Nie mamy artylerii, kawalerii. No ale to jest akurat do przeżycia. Proszę bardzo, gdzie to najrozsądniej postawić? Zaraz przy tym, proszę bardzo raz. Tym razem proszę bardzo 2. Zrobimy sobie od razu to i później zrobimy sobie to. I tu jeszcze chłopi. Dzięki temu, że nie zaatakowaliśmy, to dostaliśmy chłopów do pomocy. Ale wy może od razu mi żywność zbierajcie? Nie. Wy od razu budujecie mi to. Bo potrzebuję zbudować magazyn, żeby móc... No zrozumieć, wiecie, o co mi chodzi. Okej, okay, a potem wy budujecie mi magazyn. Magazyn tutaj w środku lasu będzie najrozsądniejszy, pierwszy magazyn. Nie będziemy tutaj wydobywać drewno, że tak powiem, wydobywać, wycinać. Proszę bardzo, najpierw potrzebujemy morze tutaj, bo tu jest najmniej zagrożona.
Okej, wy produkujcie mi już tutaj. Oboje będą produkować chłopów, ale ten ci na razie produkują chłopów tutaj. Wy na razie idźcie pracować przy tym. Potem się okaże, co dalej. W ogóle tutaj fajnie wygląda bug gry. Nie mogę powiedzieć, że nie. Jeżeli mamy wygrać tą kampanię, to muszę postawić na ciężko zbrojną piechotę. Tutaj będzie ciężko się przedrzeć, bo tutaj mają skampiony, że powiem, muszkieterów i dragonów, więc tutaj będą się naprawdę solidne, że haubicy i armaty będą mnie strzelać. Więc muszę mieć naprawdę solidny oddział. Okej. Okay. Po prostu muszę się pośpieszyć. Teraz rynek, jak najszybciej. Pozostała piątka, która tutaj funkcjonuje, od razu nie zabezpieczy mi złoto. Bo złoto jest i pierwsze kolejności niezbędne. Potem żelazo i węgiel. Już gromadzą żywność, najważniejsze. Okej, teraz wy zbudujcie mi jak najszybciej koszary. Możemy mieć także diplo, to jest w ogóle ironia, że nie ma tu za bardzo złota, ale możemy mieć diplo, nie? Od razu to rozbudujcie, bo mamy tylko to jedno kopalnie złota i nie przejdziemy do kolejnej epoki, maksymalnie 28 możemy mieć kopalni. Od razu macie to. Od razu macie to, czyli od razu wszystkie możliwe kopalnie przejmujemy. Od razu, właśnie, muszę zrobić sobie wymiankę. Pozbądźmy się na razie. Wyminię. Proszę bardzo, tak. Proszę bardzo. 4000 to zostawmy sobie część. Proszę bardzo. Niech od razu mi produkują tutaj pikinierów. Dlaczego by nie? Proszę bardzo. Wy od razu część od... Tak, wszyscy. Jak jeden mąż. Część tutaj. Od razu musimy zrobić toaletę za moment. Potrzebujemy wybudować jeszcze od razu akademię, to jest bardziej priorytet, który nam przyświeca, nazwijmy to. Chociaż może przed akademią zbudujmy to, to oni będą drewno. Nie, akademię najpierw, to może poczekać. Trwa zapisywanie, ok. To, a potem zbudujemy to, potrzebujemy to i to, to wymienimy sobie na razie po 1000. Ok, to. Wy tutaj pomóżcie z tą akademią, bo to jest priorytet dla nas w tym momencie. Musimy składać złoto, żeby zrobić kolejny plus 8, bo to będzie nam po prostu konieczne. Na razie amunicję nie inwestuję, to tak mówię na marginesie. Okej. Okay. Zróbmy siekierkę od razu. I wy, jak tylko to wybudujecie, od razu wysyłam tam drewno, że powiem. Nie inwestuję w diplo, bo diplo mi się w tym momencie mało przyda, bo nie mam skąd pozyskiwać złoto, nie będę miał tak ze 100 chłopów żywności. A to stanowi spory problem. Nie powiem, że nie. Trochę takie utrudnienie na start w tej pięknej mapie. Tutaj stoi, stoi. To proszę bardzo, będziecie mi stąd drewno zbierali. Wasza dziesiątka ma bojowe zdanie. Pójdzie zbierać kamień, tylko zastanawiam się skąd. Chyba stąd będziemy go pozyskiwać. Proszę bardzo, bo to jest najbliżej. Więcej niż 10 chłopów kamień nie potrzebuję. Okej, okay. I teraz będziemy musieli budować to. Zróbmy sobie tutaj upgrade do żywności, żeby szybciej zbierali. Ile chcecie? Okej, okay. 3000 monet jest do uskładania, bardzo chętnie. Jeśli dostanę to po prostu dodatkowe siły, dlaczego by nie? Tylko muszę je skądś zdobyć, albo chwilę poczekać, czy sami je zbiorą. Weźmy sobie stąd na złoto i poczekajmy chwilę, okej. Okay. Użyjmy Rajtara. Okej, okay. mam. Wracaj tu do mnie. Mam i tyle, ile chcesz. 3000 monet. Bierz sobie. Ale zamiast poproszę konkretną pomoc. Okej. Okay. Szybko. Ruchy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mi nie oszuka. Jeśli faktycznie dostanę dzięki temu wsparcie, to zaoszczędzę trochę na czasie. Bo będę musiał prowadzić pierwszy atak, na przykład tutaj, albo... Bo bez... Nie, muszę tutaj, żeby móc przeprowadzić atak artyleryjski na to i na to, na bokach. A w ogóle... Tutaj mi się zbierają wrogie siły, ale no... Gra jest tak zaprojektowana ta mapa, żeby nie miał możliwości szybkiego zgromadzenia takiej sił. No musi być uzbrojenie na każdym kroku, wiecie o co chodzi. Bo, żeby nie było za łatwo. Może to potrzebuje 2400, potrzebuje złoto. W ogóle wszystko potrzebuje naraz. Ale to naraz potrzebuję wszystko, absolutnie. Okej. Okay.
Może ten oddział rozpuśćmy. Weźmy sobie oficera. I poczekajmy. To pozostawiam darmowego oficera i możemy większą armię zgromadzić. Okej, okay, potrzebuję to jak najszybciej. No drena mi tutaj przybyła, więc mogę na spokojnie do tego podejść. No chyba nas szukał i zabrano tylko złoto niepotrzebnie. Chciałbym się mylić w tym wypadku. Okej, okay, potrzebujemy jak najszybciej to. Zbieramy specjalnie więcej materiału, żeby zrobić to, żeby oni byli jak najbardziej opancerzeni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, to też się przyda. W dużej perspektywie wieści mi, że to się przyda, coś czuję. Tutaj jestem akurat niemalże przekonany w 100%. Tylko tak, wszyscy. Oczywiście, że wszyscy, bo jak żeby inaczej. Okej. Okay. Idą tam na razie. No innej opcji nie ma za bardzo. Żelazo i węgiel też mi są potrzebne w ogromnej ilości. A, nie mogę trafić, nie wiem dlaczego. No, tak. Może być ciężko na początek, ale dam radę. Weźmy sobie od razu w to zainwestujmy. Nie, poczekaj moment. Najpierw tak. Bo muszę zgromadzić przede wszystkim teraz na to. Wow, jeszcze artylerię dostaliśmy. No, nie mogę powiedzieć, że nie mogę mu podziękować. Naprawdę, dobry chłop. Wyjątkowo nam pomógł, widzieliście to. Dostaliście 50 pikierów, 20 szkotów, oficera, dobosza, dwóch kapłanów, działo, chorążego i generała. Chorążego co by zostawimy. Nie wiem, co my sobie noska robi, to dostanie chorąży. Gdzieś się tym nie interesowałem, czy on jest tylko dla ozdoby, czy on ma jakąś konkretną funkcję. Czy może tak dobosz tylko rozświetla, że tak powiem, trasy dookoła nas. Gdzieś się tym nie interesowałem, tak powiedziałem. Okej, okay. I co chwilę będziemy mogli zwiększyć jeszcze liczbę pracowników w złocie, bo na ten czas złota będzie brakowało za chwilę. Okej, okay, możemy w międzyczasie jeszcze to ulepszać, bo to wymaga mało złota stosunkowo. A wiecie, za żywność możemy złoto. Możemy złoto dostawać za żywność. To jest najważniejsze w tym momencie. Czego mi brakuje teraz żywności? Okej. Okay. Jest to do przeżycia, ale tam tak to wygląda. Najpierw tutaj zainwestujmy, właśnie. To z tego drewna może odeślemy tutaj. Możemy diplo wybudować, tylko że diplo bez złota to jest tak trochę, wiecie, na ryzyko. Łatwo będziemy mogli doprowadzić do buntu. Już produkuję żywność na potęgę, jak tylko mogę. Mogę 120 no, oddziału, okej. Okay. Tylko, że zbity oddział też nie jest dobry pomysłem, prawda? No zobaczymy, co z tego wyjdzie w każdym razie. Tutaj złoto pracuje prawie na pełnych obrotach. Jeszcze 9250 by się przydało, ale... Tu jeszcze nie będzie takie proste w każdym razie. Potrzebujemy teraz od diplo. Potrzebujemy tarczowników po prostu. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno to potrzebuję. Idźcie na drugą stronę, tylko nie dajcie się ostrzelać. Tylko gdziekolwiek nie podejdę, ta albo wieża obronna mnie ostrzela, albo stąd artyleria. Spróbuję przyjąć tą artylerię. Nie no, 120 ludzi to tam polegnie raczej. Przez artylerię właśnie. Przydałoby mi się drugie koszara, ale to wymaga 2,5 tysiąca złota. Masakra, jeśli o to chodzi. Okej, okay. Jakoś to funkcjonuje, nie mogę powiedzieć, że nie. No już nie atakują, widzicie? Musimy ich tutaj pokonać w polu na ten moment. Nie zależy od tego, jakie staty poniosę, bo inaczej będą mnie naciskali. Dawajcie mi tutaj drugi koszarek najszybciej. Trochę późno, ale jednak. Nie atakują mnie z góry. Aha, czyli jak się dopóki się do nich nie zbliżę, to nie będą mnie atakowali. Okej, okay, to mi daje sporą przewagę, bo mogę zaatakować niebieskiego bezpośrednio. Okej. Okay. Proszę bardzo. Tylko broń Boże atakować się. Dobrze, to mi daje jakąś szansę. Popatrzcie. Wystarczy, że nie będę ich atakował.
Przydałaby mi się jeszcze technologia chociaż do włóczni, a to potrzebuje jeszcze złota więcej. Okej, okay. No to mamy, powiedzmy, że mamy teraz jakiś promyk nadziei, nazwijmy to, żeby to zrobić w miarę sensownie. Potrzebuję wymienić sobie teraz tak, dychę na złoto. Tutaj jest dwie dychy na złoto. I robimy jeszcze upgrade do obrony, ale to wodzio to zostało już rozbite, niestety. Co jest zrozumiałe, nie mogę powiedzieć, że nie, jak wygląda później, tak wygląda później tutaj. Na to chwilowo nie mam co liczyć. W razie zapomniałem o diplo. Potrzebuję tarczowników przynajmniej. Muszę wymienić sobie tego tele na złoto. Okej. Okay. Na to potrzebuję 11 tysięcy. No, już mam. I w ten sposób ostatni upgrade jest zrobiony do... wiesz co, łupię, bo... naprawdę kozacy, o dziwo, i tak na moim kanale mają największe wyświetlenia, wiesz? I tak, i nie dość, że lubię grać tą grę, to jeszcze dodatkowo niektóre moje filmy mają ponad 1000 wyświetleń. To jest ciekawe. To znaczy, że kozacy cały czas mają bardzo, bardzo silną widownię, nazwijmy to. Więc dwie pytania na jedną ogniu. Okej, zrób... już nie atakują? To nie będę młodzież z ich ataku, powiem szczerze. Zwiększmy teraz do 120 na drugą stronę. Potrzebuję teraz zrobić tak. Zwiększyć sobie obronność, ale obronność i obronność tam była. Opancerzenie. 10,5 tysiąca. To możemy wymienić sobie żywność. Okej, okay, i zróbmy sobie to. I dajmy naszym pikinierom szansę. No tak powiedziałem. Dopóki nie naruszę u góry tego. I tego, to rozumiem, że nie będą mnie atakować. To jest bardzo dobra wiadomość. Znaczy, że ja mogę ich tutaj nękać atakami powolnymi, ale jednak nękać. To ja mogę zrobić się po staremu na boty. Zrobię mi, jeśli się nie wyczał po prostu. No i zobaczcie. Teraz na pewno opatrzenie nie są w stanie zrobić mi krzywdy. Ja mogę ich jechać po prostu na bazę, zrobić rush po prostu na zwyczajnym świecie. I to po prostu pozbędę się największego zagrożenia, czyli niebieskiego, który będzie mnie atakował. Proszę bardzo, atakuj tę bazę. Tylko nie właśnie mi się wchodzić tutaj. Miejmy nadzieję, że nie zrobią mi oni za chwilę, jeśli się nie wycza. Potrzebuję szybko pięciu tych i będę formacjami atakował. Na boty to zupełności wystarcza. Takimi atakami, z jakimiś transformacjami. Boty nie bardzo potrafią sobie z takimi atakami poradzić, więc... zyskałem dzięki temu szansę zwycięstwo i to ładną. Nie powiem, że nie. Muszę szybko zainwestować tutaj w złoto, bo będę miał problem. Mam teraz więcej najemników, niestety. Przedzieramy się dalej. Dlaczego by nie? Oj, od tyłu mi się iwać, się nie udało. Ja nie idę na bazę w sumie, aby nie patrzeć, więc... okej, okay, zobaczmy co ja mogę... do boszem, tak. Co ja mogę oficjalnie sformułować w tym momencie. 120 tarczowników, okej, okay, przejście tutaj. Tarczownicy też mi się pobawią. Nie mówcie, że tutaj jest ta... przyczółek royalistów? Chcesz powiedzieć, że tutaj będą mnie... ale patent. Na map... tu jest widoczne, że ta nacja nie istnieje. Ale patent. Bez artylerii do nich nie podejdę, nie? Ale numer, to nie będzie takie proste. Chciałem się wycwaniaczyć, a tu się okazuje, że oni są... bot jest bardziej wyswaniaczony niż ja. To nie będzie takie proste. Muszę do nich wystawić szybko nowe koszary, jak najszybciej. Ile ja potrzebuję, żeby zbudować nowe koszary? 12,5 tysiąca. No chyba was porąbało. Nie no, dam radę. Nie no, nie pozbędę się drewna w tym momencie, bo potrzebuję właśnie... dobra, zobaczymy. Starczy mi teraz? Starczy mi. Trzecie koszary szybko. Potrzebuję pikinierów ciężko zbrojnych, jak najszybciej. Zrobię to, to jeszcze będę tych handlował. Okej. Okay. Weźmy stąd i potrzebuję to robić tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Podejdę tak trzema grupami. Spytni są, nie ma co. Ale trochę ich pomęczę, wiecie o co chodzi? No, wybudowałem to, wybudowałem, ok. Budujcie im jak najszybciej. To się może bardzo źle skończyć, że tak powiem. To się bardzo źle skończy, mam takie wrażenie. Ok. Ej. To było dobre. Co kończy mi olali? A, bo oni szukają, nie po mapie.
Do mnie jest wejście tylko z jednej strony, na szczęście. Spróbujcie się nimi zająć, żeby nas o to nie atakowali, jakby to nie brzmiało. Moi panowie. Tutaj tarczownicy już harcują moi od góry. Tutaj nie ma za bardzo co. No część tarczowników stracę, ale tarczownicy to jest w sumie na teren mocen... Najgorsze jest to, że tam artylerię mi zrobi 10 ledwie, jak się nie pośpieszę, nie stworzy większej liczby żołnierzy. Jak się nie pośpieszę, to za chwilę to będzie artyleria po swojej stronie, że tak powiem. Potrzebuję teraz tak. I tak, i niech to produkuje mi gospodarka. To potrzebuje bardzo dużo złota, nie powiem, że nie. Ok, wymienimy sobie całe 100 tysięcy na złoto. Bo będzie mi to potrzebne w trybie pilnym. Czy jest jakakolwiek technologia, która jeszcze może mi pomóc w tym momencie? Na żołnierze opancerzyki bardziej nie mogę, a... Zobaczcie, szybko oszczędności nawet zrobić się mogę, gdybym potrzebował. To jest tak zaprojektowane, żebym musiał używać naprawdę tylko jednostek do walki w zwarciu. Innej opcji za bardzo nie widzę. Okej, okay. Na budowę tego potrzebuję 62 tysiące, to już się nie opłaca w ogóle. Ty, proszę bardzo, produkuj mi. Tutaj to będziemy produkowali chociaż więcej kamienia jeszcze dla handlu. Trzy grupy muszą wystarczyć, idziemy. No przydałaby mi się chociaż jedna grupa, ale tych pikinierów. Tylko na to będą musieli chwilę poczekać jeszcze. Nie wiem, czy jest sens czekać naprawdę, bo za chwilę niebieski będzie mi dojeżdżał. Zrobimy tutaj szybki zapis gry. Proszę bardzo, zapisz. I spróbujemy zaatakować teraz taką grupą żołnierzy. No innej opcji za bardzo nie widzę. Jeszcze szykuję kolejną grupę. W ogóle to możecie mi dorobić więcej tych. Czy to tarczownicy, więc mi to obojętne, że to pikinierze, ale potrzebujesz jedną grupę. Jak nie przyjmę tego, to nie będę miał dodatkowych jednostek, w tym wypadku artylerii. Widzicie? I od razu się przekształcili. Ale mi artyleria zajechała, widzieliście? Nawet nie podejdą. Sami się pozabijali, bez mojej pomocy. Ale moty. Okej, okay. Potrzebuję kolejną grupę pikinierów tym razem. Sami się zabiją, widzicie? Ale to bardzo dobrze, oni się sami wysadzają. Mi to nie przeszkadza, jak najbardziej. Cała obsługa może być, jak najbardziej, ja wam pozwalam. Sami się wykończą, bez mojej pomocy. Ale to dobrze, to dobrze, to bardzo dobrze. Dwie kolejne grupy żołnierzy już idą. To jest szansa na to, że jednak zbuduję kolejne koszary. Z tego co widzę. A mi kamienie i drewna przybywa, no to jest kwestia czasu. Próbują we mnie strzelać artylerią, ale... Robią to na tyle celnie, że to może być problem, już tak powiem. Za mało ludzi skomasowałem do tego ataku. Nie wiem, czy gry nie wczytał, nie poczekał na dodatkowe dwie grupy chociaż. Dlaczego nie możesz poczekać, żeby strzelić u was tych ludzi, tych hamion postaków? Dobra, zrobimy inaczej. Zrobię to samo. Ale dorzucę jeszcze ze dwie grupy żołnierzy, żeby to jedno uderzenie załatwić. A tak pięścią, wiecie o co mi chodzi? Bo inaczej to się skończy tak samo. Bo jeszcze wyższa był. Muszę poczekać na jeszcze jedną grupę. Albo dwie nawet grupy. O, zastawało się. Okej, okay. To nie ma większego znaczenia. Proszę bardzo. No to potrzebuję 62,5 tysiąca. To jest do uskładania. A właśnie, mogę to jeszcze zrobić. Proszę bardzo. Dzięki temu będę miał trochę większą produkcję złota. Niewiele, ale zawsze. Wiecie, o co mi chodzi? Lepiej mało, trochę niż nic. Proszę bardzo, tak. Dorzućmy sobie w ogóle... Dorzućmy sobie po prostu jeszcze trochę żołnierzy. I zaatakujemy centralnie z 5 oddziałami. Myślę, że teraz to wystarczy. No bo przecież wybiliśmy prawie cały garnizon, to myślę, że jak w ten sposób zaatakujemy, to będzie koniec historii. Jedno uderzenie, wiecie o co mi chodzi. Jeden atak pięścią. Potem musimy to stanie przejąć.
I stopniowo musimy zyskiwać przewagę militarną. Tylko tak, tym razem zapisz, tak? Może być teraz jako dwójka, dlaczego by nie? No i próbujemy zaatakować tym razem drugą pięścią. Oddalmy trochę, proszę, w sam środek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Musimy zneutralizować jak najszybciej artylerię. To jest priorytet. Bo ona tutaj się nie największe spustoszenie w naszej armii. Tu już na nic więcej nie mogę liczyć. Ten atak musi być końcowy. Albo będziemy musieli jeszcze poczekać długo, długo, długo na nowy atak. Okej, zyskaliśmy na czasie trochę. Artyleria chyba teraz nie może w nas strzelać, to najważniejsze. Ta pięć wygrała. O, przejęliśmy artylerię, świetnie. Nie musicie niszczyć, przejmijcie ją po prostu. Przejęliśmy. Świetnie, wycofajcie się tutaj. No i co, ten ucieka? Ten ucieka, tak. Okej, przejęliśmy to, przejmijmy teraz jeszcze to. Ale chyba dopóki nie wyeliminuję ostatnich żołnierzy. A czekajcie, ja mogę budować odlewnie dział na swoim terytorium. Mogę, okej. To to wysadźmy, bo mi to przejmą zaraz. Na chwilę odwrót po uzupełnienia. Wszyscy bez wyjątku. Szybko odwrót, 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 odwrót. A tak jak powiedziałem, to wysadzamy, bo to jest bezsensowne w tym momencie. O, zyskaliśmy to. O, jak miło. Okej, okay, czy może przerzucić się tutaj na muszkieterów, bo to jest dobre wzgórze do obrony, wiecie co? Żal nie skorzystać z tego, mamy tutaj dobrą produkcję muszkieterów, tylko muszę się pośpieszyć. Okej, okay, a wy? Możecie dobudować mi kolejny ratusz, pamiętacie? Może być kolejny ratusz, tylko nie produkuje mi chłopów. Bo potrzebuję naprawdę silną gospodarkę. Znaczy mam tylko 23 FPS, zresztą nieważne. Okej, okay, stawiamy teraz na... Dlaczego ja to robię w sumie? Nie, to nie jest potrzebne. Nie inwestujmy w coś, co jest niepotrzebne. Pora w sumie przejąć drugą... Okej. Okay. Nie tak, nie tak, nie tak. Stąd. Poza chłopami wszystkie siły tutaj. Na drugą stronę. Musimy przejąć szybko kolejne budynki. Okej, okay, potrzebujemy jak najszybciej to. W sumie szkoda, że dobra są te artylerie. Pójdźcie wy i zajmijcie się tą artylerią, która was strzela. Jeszcze kawalerię mają. Cwane to, ale nie aż tak cwane. Szybko rozwinęliśmy i tutaj możemy produkować, jak nie zniszczą nam tych. Cwane, cwane to, ale nie aż tak. No właśnie, coś się pokaże. Jedyne kopalnie, które miałem na samym początku, to są te trzy. Innych... Zresztą zobaczmy w ogóle, czy są kopalnie gdzieś jeszcze w pobliżu nas. Bo mi nie uwierzysz, ale ta mapa ma jedną wadę. I to bardzo, bardzo ciężką wadę. Patrz, co się teraz stanie z mapą. To nie jest tak, że ja nie chcę robić strzelców. Widzisz? Nie ma innych kopalni. Cała mapa... Tu są dwie kopalnie złota na terenie wroga. Tutaj są wszystkie kopalnie, a terenie przeciwnika łączy ze złotem. Ja u siebie mam tylko... Przepraszam, tutaj też po przeciwnej stronie dwie kopalnie węgla. Ja u siebie nie mam żadnej kopalni. To jest ten problem. Nie wiem, kto projektował tę mapę, ale powinien... Przepraszam, że tak użyję określenia energika, nie wiem, czy to kojarzy. Powinien zapierdzielać na galerze chyba. I to bez wiosła. Mam tutaj artylerię, prawda? Gdzie moja artyleria? Nie muszę stać się artylerią. Właśnie, wszystkie moje siły tutaj. Tu, na to stronę. Gdzie wy uciekacie?
Wy, ognia tutaj. W końcu mam artylerię. Tak, mam, tylko właśnie, a propos, tak, tylko dopiero teraz miałem kopów. Właśnie, bo teraz nie będę już strzelać, szybko na żelazo. Teraz mam, wszystko teraz mam, rozumiesz o co chodzi? Tylko na początku nie miałbym szans użyć tego jowego. Gdzie moja artyleria? Czekaj, zostawiłem po drugiej stronie mostu, brawo ja. Mamy 4 działa, 6 haubica i trzeba po drugiej stronie mostu. Okej, okay, nie produkujemy więcej tych, ale dobrze byłoby z armaty przynajmniej dobudować. Armaty tutaj. Haubice też. Proszę bardzo, strzelajcie w to miejsce. W sam środek. I wy. Tutaj tarczownicy, pół do obrony. W ogóle was tak rozproszyłem, że to jest głowa mała. A jak znowu was bije, to ta artyleria to jest szala. Widzicie, o co mi chodzi? Okej, teraz możemy tutaj odrzucić. W tym momencie zgadzam się z tobą. Właściwie ty, zapomniałem przedstawić tę produkcję. Jak o te wspominasz, dobrze o te wspominasz, wiesz? Bo teraz mam 5 koszar, tylko dopóki mi ich tutaj artylerii nie rozłamał te koszar. W każdym razie jest spustoszenie jakoś. Właśnie, mógłbym sobie... Właśnie, szybko tutaj. Muszę uzupełnić to. A was jeszcze mógłbym zwiększyć liczbę artylerii po prostu. I to drastycznie z tego co widzę. Mam problem, bo muszę zdobyć to, żeby mieć jeszcze stajnie. A to, żeby w sumie nie wiem co mieć. Poczekajcie, przynajmniej zamek poprawia, aby rekrutować kawalerię. Żeby móc stworzyć ulepszenie. Jakie ulepszenia tworzę? Czego mi brakuje? A, nie mam tych ulepszeń do muszkieterów. Taki bajer. Okej, okay, super. To jeszcze mi ułatwia życie. No nie powiem, że nie. No brawo, gra. No chętnie skorzystać więcej dobrych rad tej gry. Bo nie mówię o widza, tylko mówię o grze tym razem. Ognia tutaj, sam środek. Dobra, muszę jakoś pomyśleć. Mogę oddelegować się żołnierzy. Bo innej opcji za bardzo nie widzę. Proszę bardzo, 5 dział. Gdzie mam tutaj kopalnię? A, bo ja ulepszyłem ją na maksimum, okej. Okay. Tarcze już powstają. Zobaczcie, że nawet dragonów nie mam. Jest to lepsze. Chodzi o to, że nawet jest tutaj usięta jednostka dragonów. Ty co kuzi bez kawalerii jestem. Czyli nawet dragonów nie mogę robić. Dlaczego ja produkuję tarczowników tutaj, a nie tutaj? W ogóle co ja odwalam? Proszę bardzo, wszystkie jednostki. Mam 148 tarczowników, których nie jestem w stanie użyć za bardzo. W ogóle bądźcie na czym mówicie, stoi miejscu. Nic nie robi. A, stąd chcę mi zniszczyć uzbrojenie. Okej, okay, potrzebuję teraz... Tak. Tu 20 chłopa. Dlaczego by nie? Zbijcie się jakoś w gromadę. Dlaczego by nie? Jeszcze o to u mnie tutaj kozacy siczowi chcą dojechać. Muszę to jakoś rozstawić sensownie. Chorąży to nie wiem, do czego ta jednostka służy. Nigdy się tym nie zastanawiałem, jak ona sobie idzie. Chyba... A! Wiem, do czego ona służy już. O, fajna jednostka. Zaraz nie sobie to stoi. Bardzo dobra jednostka. Już ją lubię. Potrzebuję tak... Niecy do Boże, potrzebuję oficera. Nie odróżniam generała. Trochę szkoda mimo wszystko, bo on jako taka ostatnia deska ratunku 140 obrażeń zadaje. A pewnie zostanie szybko rozstrzelany. Tu 96. Pikinierów 120, ok. I spróbujemy kawalerię sobie zdobyć. No to dawaj, zakładaj pokój, że ci wyłączam. Rozwalili mi kopalnię prawie. Nie kopalnię, tylko ten. No i wiecie, o co mi chodzi. Dobra, tam się tuką. No tego nie obronię wzgórza, no nie mam szans, realnie. Dobra, naprzód. O, dzięki. Poczekaj, przełącz się na mikrofon. Powitać. Siemano, siemanko. Tylko poczekaj, zrobię inaczej, to sobie zapiszę. No. O, tutaj zamkniemy. Już zakładam pokój. Chyba, ty założyłeś? Nie, możesz założyć jak też. Dobra. Troszkę zakup odpalam. Dawno nie grałem, trochę wypadłem z formy, ale...
No ja jestem bez formy i może gram cały czas, więc spokojnie. Okej, okay, luzik. Dobra, bije. Jakiś czas pokoju? Możemy zagrać standardowo, 15 minut. Okej, okay, pasuje. Okej, okay. Jak się nazywa lobby? Darownik po prostu, mójnik. Wybieramy konkretną nację, czy gramy tą, którą losowo przyjdzie na komputer? Możemy losowo. Dobra, no to daj plus. To już mamy chyba wszystko. Tylko, że jak będzie najwyżej, to czekaj, wyrzuć tutaj. Mhm. Zablokuj. Nie wiem, czy... O, sam wyszedł, nie zdążyłem. Daję gotowość, tak jest. Chyba, że będą jakieś słabe nacje, nie? No czekaj, ja tylko zerknę, jakie masz ustawienie. 15 minut, przejmowanie domyślne, czyli... No tak, może bez przejmowania zagramy, czy... Bez przejmowania? Możemy. O, bez przejmowania. Przejmowanie... Balon brak, tak? Mhm. No takie standardowe, jak masz na szybkie rozgrywce, powiedzmy. No okej, okay. Spoko, paś. Przejmowanie... No problem, tylko jakieś... Możemy artylerię... Artylerię zostawię tylko. Bo chyba nie można wyłączyć całkowicie. Dobra, to tylko artyleria. Nie można, no. To. Powyrzucamy chyba, nie? Wiktora, czy zostawiamy? 2 na 2? Nie, dawaj solo zagramy. Dobra. Ja też dawno nie grałem, to powyrzucaj. Okej. Okay. Musisz pozamykać, ja mam. A wcześniej miałem 15 minut, że tak powiem. Dobra, start. Póki nie dołączyli. Wcześniej miałem dobre 15 minut, nie wiem, przyginam, dobre 10 minut, też nie chyba, parę minut czekałem i mi nie biło do pokoju. No, tak czasami jest, ale ja dawno nie grałem tak to w CS, ale głównie gram. Tarczow nie. Wziął pół sobie tam gramy 2 na 2 często. No, Turcja może być, nie wiem jak u ciebie. Ej, jeszcze mnie nie załadowało. Spoko. Kiedy ostatnio Turcją grałem? No w sumie wczoraj ostatnio. Turcją chcesz grać? No jestem Turcją. No, Turcja jak Turcja. Gorzej Algieria baby. No no to to już w ogóle. Turcja i Algeria to najgorsze, no Algeria to już w ogóle. Znaczy Turcja kiedy... Chociaż kiedyś to... Szwajcaria rozwaliłem Algierią. Znaczy wiesz, Algieria i jest dobra do pierwszego uderzenia. Ja mam Wenecję. No. To ja na marginesie, jeśli chodzi o Turcję i Algierię, jeżeli zagrasz na ekipy chórów, to faktycznie pierwsze uderzenie. Ale tylko do pierwszego uderzenia się naprawdę dają. No tak, wiadomo. No. Potem już niekoniecznie. Potem się okazuje, że już niekoniecznie te jednostki są skuteczne. Okay. Byłem sam jakiegoś błędu głupiego nie popełnię. No spokojnie, ja nadrobię, ja na pewno popełnię. Grunt optymizmu, nie? Dokładnie. Okej. Głuchy jestem. Dobra. Potem będę sprawdzał, bo teraz mnie jutro będą najlogiczniejsze. Szybko to. Od razu tak. Od razu tak. Tutaj, okej. Okay. Szybko to. Wy na chwilę tutaj. No nie produkuje tego. Nie to, to, nie to. To. No się mówię, popełniam głupie błędy, bo klikam mi to, co chciałem kliknąć. Na przykład. Bywa. Oj, czasami jakieś sierpa się w młynie nie zrobi, czy coś. Jakieś takie rzeczy. No. Jak na dłuższą rozgrywkę gdzieś tam podkówki się nie zrobi. No, też denerwujące. A u mnie to jest coś jak minę, że zapomina pewne rzeczy robić. Dobra, teraz zrobimy ten podsumowanie, że dołożymy sobie to. Okej, zrobimy to, mimo wszystko. Czego mi brakuje? Tyle. No to możemy dołożyć sobie w sumie
1000. Tu. Na razie to 3000, tak. Ciebie damy tutaj. Może być tutaj, dlaczego by nie? Okej. Okej, okay, jakoś funkcjonuje. Może to może poczekać bardziej tu. Może trójka tak. Nie wiem, czasami ze sobą gadam. No nie, pawzik. Też tak czasem. Ale pozwala mi się to czasami skupić też, więc to jest chyba pozytywna cecha do pewnego stopnia. No, tym bardziej, że na YouTubie tam działasz sobie, no to musisz cały czas coś gadać. No, zdecydowanie. Sprawa. Obawiam się, jakbym prowadził... Może inaczej, jakbym prowadził taką głuchą ciszę, to obawiam się, że raczej niby nie oglądał takich filmów. No tak. Chociaż w sumie, biorąc pod uwagę moją wymowę, to ja nie wiem, czy... zyskałbym większą popularność, jakbym... całkowicie zamilkł czasami. Mówię szybko i nie wyraźnie. Nie powiedziałbym, że jakoś coś źle to daje też klimatu. A, nie produkują już. No, sobie. Ja zrobiłem. Ale zjebałem, no. No nie, no, muszę cofnąć. Okej, okay, teraz tak. Chwilę stąd, tutaj. Tak. No. Gdzieś. W ogóle chyba za dużo mapy zrobiłem, teraz wyskoczyłem. A w którym rogu jesteś tylko? Ja jestem w prawym dolnym. Jestem też w prawym, tylko górnym. Okej, okay, dobra. No to coś powiem na tej samej połowie, że tak powiem. Okej, okay. Teraz to już jakoś zaczyna się prezentować. Okej, okay, to teraz robimy to w ten sposób, że poprzejmuję sobie. Trochę po niej wcześniej, ale to też trzeba budować w sumie. No okej. Okay. Zaletą Turcji jest to, że niektóre upgrade'y nie wymagają takiej ilości, jak to się nazywa, drewna. No to nam się do żywności. Ale więcej kamień jest potrzebne do budowy na przykład. To iść. Ty zająłeś moją kopalnię? Nie, nie jestem u ciebie. Może inaczej, nie mam chwilowo w planach nawet. Okej, okay, zrobimy to w ten sposób. I teraz tak, wy możecie mi tutaj jeszcze chyba to wybudować, by się przydało. Okej, okay, możemy zrobić to. Was potrzebuję do tego. Chyba długo robię. To jest chyba lepsza jednostka do tego. No, jakoś to funkcjonuje. Nie, powtarzam się. Teraz tutaj zrobimy tak. Raz, dwa.
Okej. W ogóle ten, nie mamy portu i możemy stąd się budować, nie? Przyzwolenie mamy. Port? A jest woda? No właśnie nie, to gdzieś mierzę, że mamy przyzwolenie na okay. To, pamiętaj. Chociaż na opartego, gdyby można było postawić okręt jako czystą artylerię stacjonarną, to wierz mi, że taki okręt liniowy jako obrona stacjonarna byłaby ciężka dla piechoty. No tak. Aczkolwiek nie wiem, czy to byłoby opłacalne, aczkolwiek to byłaby naprawdę ciężka artyleria do zniszczenia. Trzeba byłoby się napracować, żeby przejść koło takiego maleństwa. Tak, bo odstawić wojsko. To zainwestujemy. Swoją drogą, jak grałem kiedyś w starszą wersję tej gry, była taka misja Azov. I tam... O, ja misji nie grałem, ale to starszą wersję grałem, no. Ale to też trójka się nazywało chyba. Nie, jako sesja jedynka, dwójka, trójka jest remasterem jedynki, naprawdę. Powiedziałbym, że jedynka i trójka to właściwie to samo, tylko w trójce masz lepszą oprawę graficzną. No tak, no, no. No to w tą jedynkę grałem w takim razie. O. Teraz to na słupko, okej. Okej, teraz tak. Tutaj potrzebuję węgiel, takie ilości, to ogarnięcia. Nie poszła wymiana? Nie poszła, teraz dopiero poszła. No. Teraz robimy tak, że to sobie zrobię upgrade'a. Że tak powiem. Okej. To się wysłałem. Taki prezent powitalny. Okej, super.
Okej. No to jak kurczaczko. Taka sugestia. Tarczownicy mają naturalną, nawet jak są najemni, to mają, że tak powiem, kamizelki kuloodporne, czyli tarcze. No ale ja ich wysłałem. No tak, ale oni są najskuteczniej przeciwko strzelcom. Znowu w walce z piechotą tarczownicy nie mają jakichś większych szans, wiesz? A tarczownicy jeszcze, jeszcze zupowanie to słowo. Jak są w formacji, to są faktycznie mordercze. Ale spokojnie, tam nic takiego groźnego nie grozi. Co potrzebuję na to? Co potrzebuję na to? Tak, na to potrzebuję. Mogę grać dalej. Okej. To jeszcze by się przydało, ale... To już nie jest niezbędne. To bardziej potrzeba jeszcze wymienić, okej. O, tarczowniku wysłałaś. No przegram. Nie wierzę. Zobaczysz na granicy następną... tego. Grałem teraz w turnieju z Artiusem i on mi pokazał fajną sztuczkę a propos... strzelców. Tylko trzeba się pośpieszyć, żeby to zrobić. I strzelcy stanowią tutaj największą siłę bojową. I o to dobra, to ja się poddaję i zagramy teraz na moich zasadach, okej? Okay? Spoko. Nie ma problemu żadnego. Mi się to ja zrobię lobby. Spoko. Prywatny od razu zrobię. Dobra. Hasło 5, 4, 3, 2, 1. Chyba, że widzowie zaraz skaczą. Myślę, a, daje się możliwe. No właśnie, zamknięcie miało być w razie czego. Znaczy, wiesz co, widzów tam za dużo nie ma, więc nie wiem, czy ktoś by dołączył, nawet by chciał. Dobra. Widzimy. Żydkowa armia chłopów? Tak. O, no może być ciekawe. 30 minut czy 20 dać? Bo zawsze na 30 gram. Mogę tak wypośrodkować na 20 dać. Może być 30, jest akurat obojętne. No to 30. Balony dam od razu. Mogą być balony. Balony. Przyjmowanie tylko artyleria. Będzie bez działu murów w wieży. Okay. Drewniane będą mogły być. Spoko. To już kwestia kto co tam zrobi. Czekaj, centrum dyplomatyczne. Bez najemników będzie. Dobra. No, powiem ci chłopie, odważny jesteś. Czemu? Powiedzmy, że grając głównie z botami, bo głównie z botami grałem, wypracowałem sobie wojnę materiałową. Zobaczymy, czy dasz radę. Okej, okay, dobra. Będzie wesoło chociaż. Dobra, to dawaj ten. A, czekaj, tylko muszę odpisać, bo mnie z tym piszą. Spoko, spoko. To co, zaczynam? Jak najbardziej. Ląd, 1000, okej. Okej, dobra, wszystko. A teraz się pewnie okaże, że to są Algierie. Co to na to? A no to nie, to wtedy zrobimy restart, nie? Dokładnie. Żeby po prostu nie było jakiejś nacji takiej typu Turcja i ten, no bo to na 30 minut to nie ma sensu. Znaczy Turcja, jak trafić. Widziałeś, to jeszcze dałaby radę, ale Algieria by nie była. Bo no, ja mam Anglię, a ty? Jeszcze nie. Piemont. 80% mam załadowane. Mogę ci powiedzieć, że masz Piemont. No to litera, no to gramy. Dokładnie. Raz, dwa. Okej. Okay. Tak, mamy cały ten obszar dla siebie. Ale tamtych kopalni nie przejmujemy, tak? Dokładnie. Gramy tylko na swoim, jak chcesz. Mhm, tak. Znaczy, bez różnicy to jak wolisz. Mi też. Właśnie powiem coś innego teraz. I
Dobra, żeby trochę drewna mi zostało mimo wszystko. Okej, dobrze, może się tutaj postawić. Jeszcze przekapiłem? Chyba nie. Dobra. No to trochę czasu, ale to mi się zwróci perspektywie. Proszę bardzo, tak. Ok, możemy zrobić to. A się później potrzebuje. Możemy od razu postawić to. Jeszcze jeden, proszę bardzo, może być tutaj. Wiecie co, jak mamy jeszcze możliwość, to zmienimy na to. I teraz potrzebujemy tak. Tego te 4000 na to. I te 4000 na to. To powinno mi styknąć, nie powinno. Jeszcze brakuje tego, tego, to wymienimy po 1000 tego. Okej. To by szybko to. Od razu tak. Od razu tak. Od razu tak. Na kolejne 18000, ok. Co tam tak wymieniasz? Liczę. Ok, i możemy jeszcze zrobić, jak za mało będzie. Nie, tak. I tak, elegancko. Możemy zrobić tak, to możemy zrobić tak. Teraz tak, teraz tak. Wy tak. I wojnie co ja zbudowałem. A, okej, okay, poszli już. Teraz tymczasowo tutaj do żarcia wszyscy. Możecie od razu stanie mi wybudować. Najpierw to i jeszcze to. Potrzebuję teraz tak zrobić to. To jest większe poletko, to możecie iść tutaj. To. A, bo tu nie ma artylerii, okej. Okay. Tak nie ma, nie ma. Pociągnę. Dobra. No i miałem jeden błąd. Aj, wam to powiem później. Spoko.
Okej. Że tragicznie wypadłem z formy. Do czego? No tak, rozwój mi idzie słabo. Nie jest to źle. Podejrzewam. Teraz tak. Dobrze się przydało. Możemy stąd na razie. Nie wszyscy, musi panowie. Okej. Teraz tak. To jest akurat do ogarnięcia. Okej. Co?
Okej. Pierwsko, potem to. To by się teraz przydało. To by się teraz przydało. A, bo za dużo tam mam. To i wysimy do pracy na roli. Proszę bardzo. Dzięki. Jaki drugi muszkieterów? Szkotów? A nie, jak już tutaj zagwalidowałem, to już ci będą. Szkotów możesz nie mieć, bo ja nie mam tego. Mam szkotów? Dodatku chyba. Mam szkotów. Masz? Masz? Tak. Ktoś ci podpowiedział. Ja się wystawiam cały czas dostęp do czatu, wiesz? Mhm. Mógł sobie przerobić na szkotów, dlaczego nie? Na tym etapie jeszcze ta gospodarki nie nadwyręża. Teraz wypróbuję, bo pierwszy raz się użyję tą noskę, wiesz? Okej. Nie miałem takiej Anglii za bardzo. To ciebie co, może być też tak? Że ty nie możesz użyć, bo ty nie masz dodatku de facto, nie? No właśnie tak, no. Ale ja mogę użyć, ponieważ dodatek właśnie posiadam, bo nie wyklucza użycia, wiesz o co chodzi, przez przeciwnika, który posiada dodatek. Nie mogę trafić, ale udało się. Ach, okej, to działało. Co to jest trochę dziwne, że nie wyklucza użycia, ale to już temat na rozmowę, nie? No, dokładnie. Nie trzeba dodatku, że mieszkasz kotów? Aha, bez dodatku działają. Tak? Ty musisz go sięgnąć. Trzeba mieć dodatek. No nie wiem. Potem się zweryfikuje. To się może przydać długoterminowo. To też. Wiesz, jakby jesteście taki losi, to ja... O, tak zrobię, żeby stąd dwa zabrać. Właśnie, już nie potrzebuję tak, tylko mogę całymi setkami tysięcy. Potrzebuję to i węgiel. A na węgiel będę chwilę poczekać. Tutaj sobie dokupmy. Tutaj sobie dokupmy. Okej. A, trzeba mieć dodatek na nację Szkocji, a nie jednostek. To znaczy, że Szkotów możesz mieć w Anglii, ale żeby mieć Szkocję jako nację, to musimy mieć dodatek. Na tej zasadzie. A, tak, buta. Mhm. Okej, okay, kumam. Okej, stąd, musi panowie, możecie wybudować to. Czy mogę sobie 18-wieczny, teraz pomyślałem, ale trudno. Okej. Ile masz, 2 18-wieczne? No już taką mam.
Dwie na razie. A stajni? Już się mówię. Się kopuje się nawet. Bo sam nie wiem. Cztery. Okej. Okay. Ale spokojnie, będzie więcej. Dobra. Nie zrobię chyba tylko jednej technologii jeszcze. To, ale to teraz ją zrobię. Okej. Okay. Myślę, że walną bitwą możemy to rozwiązać chyba z tego co widzę. Jaką? Chyba walną bitwą. Czyli? Drodzą umiesz. Walna, czyli wysyłam do ciebie wojsko, ty do mnie wysłasz wojsko i kończymy to w polu. Walna bitwa, czyli dwie armie się tak. Ze sobą, w tym sensie. No w polu się złapiemy. Bo to będzie chyba najprościej. Znaczy możemy bawić się wojną manewrową, ale nie ma przejmowania, więc to... Nie ma co. Dlatego mówię. To byłaby dosłownie zabawa po prostu. Jedna bitwa i koniec. Nie ma co przedłużać. Dokładnie. Okej, okay. Widzę, że już słyszę, że pracują. Coś wybudowałem jeszcze, nie wiem gdzie. Dobra, to tak zaznacza. Tak, na to na razie nie mam co liczyć. Na to. Jeszcze mi na to brakuje. Na teraz jestem podażą na to, żeby się śmierć, że chyba na to potrzebuję, żeby wygrać. Do pomocy. To sformułowanie, że pancerzony żołnierzy nie posiadam, to nie potrzebuję. Okej. Okay. Możemy dobudować to w sumie. Bo to mniej miejsca zajmuje. Ej, ale te, nie wiem, czy to będzie do wygrania, wiesz? W sensie? Bazy nasze będą nie do zdobycia, chyba że wysadzimy chaty z bali. Chodzi o to, że bez artylerii, one zrobiły się silnie wyższe, a nie zależy, jak bardzo pancerzone. One potrafią w kilka dosłownie 15 sekund rozwalić się husarię na przykład pełnią pancerzoną. Więc możemy się wymieniać wojskiem, ale ani ty mi nie zajmiesz bazy, ani tobie zajmę bazy. A, no tak, no bo po prostu się podda ktoś. Dokładnie. Bo się nikt tylko mu bazę nie rozwali, no. Tak, tylko się śmieję, że z TKT z Bali to jest gigaczata, nazwijmy to. Się nie da ruszyć, znaczy, my tak gramy 4x4, to normalnie od razu grenadierami ten. Robisz też w XVIII wieku grenadierów i rozwalasz. W sumie ja zapomniałem o tym, że praktycznie nie używam grenadierów nigdy. Ja zapomniałem, że im potrafią rozwalić. No właśnie. Ja zapomniałem o tym, że tych gierek mam. Faktycznie, przyznaję bez bicia. W końcu wyleciało mi z głowy, że one mają taką umiejętność. One grenadierki. My tak zawsze jak z ziomkiem gramy, to się dogadujemy, kto kiedy zaczyna grenadierów robić, chociaż tak ze 100, żeby wbić się. No. I razem jak gramy teamowo, to zachodzimy odpowiednio taktycznie. Przyznaję bez bicia, że wyleciało mi to z głowy. No. O Boże. Ale pomijając... No. Ile ty masz jakąś jednostek u góry? Bo u mnie już się nazbierało... Nie, generalnie jednostek, bo u mnie się już nazbierało 2000... Mam 1100. No, to nie najgorzej. Ale to ludzi, wszystkich. Tak, ja mówię o całości. Wojsko chyba nie... Wojsko nie rozdziela chyba. Nie może to manipulować. A szkoda. Age of Empire, wiem, że może sobie wybrać chyba, ale nie jestem pewien. A, tylko na mapie pokazuję.
No tak powiedziałem, to tam na jedną rozmowę. Dobra. Wytrzymałość murów i wież. No dzięki, że mogę wyprawić wytrzymałość murów i wież. Bardzo pomocna technologia, nie powiem, że nie. Myślę, że taka temowa, to może ja sobie to rozbuduję. Już nie ma co budować, czas atak. Znaczy wiesz co, póki mogę, to jeszcze sobie jedno kopalnię węgla ulepszę, żeby mieć mniejsze prawdopodobieństwo, że w kluczowym momencie mi węgla zabraknie. To ja się zbił ostro. W sumie zrobię nie lepiej. Chociaż artylerii nie ma. Wiem. Jak zobaczysz moją formację żółwia, to się uśmiejesz. Okej, okay, zobaczmy tak. Jeszcze poczekaj, mam mniejsze oddziały szkotu też mogą być. Dobra. O, nie zauważyłem, że... Okej. Okay. Nie zauważyłem, że produkuje cały czas tych muszkietowych i wystawiasz w jednej kopalni. Nie, tu kopalni mówię, tak, kopalni. W jednych koszarach. Że nie robi się, tak? Znaczy właśnie, trzy pracowały z czterech, z tego jedna produkowała cały czas muszkietowych i wystawiasz. Okej. Okay. Co się miał zmienić? Czekaj, kto będzie atakował? Czekaj, to pierwszy atakuje. Czekaj, co ja robię, nie to? Scotland the Brave. Za to. 200 skockich tych, w sensie osiągnięcie dostępne. Nie wiedziałem, że za to są osiągnięcia za produkcję jednostek. Zawsze zapominam. Dobra. Was tutaj jeszcze nie wykorzystam. Was mogę. Tylko co, informujemy się, kiedy tam się tłuczymy na polu bitwy, tak? Tak, daj znać, kiedy będziesz gotowy, bo ja już właściwie mam formację gotowe. Sorry. Ja już zbieram też. Ostatnie dochody. Właśnie, to ja sobie to ułożę do tego. Węgla jeszcze. Bo nie wiem dlaczego, ale produkuję więcej węgla niż żelaza, ale węgla mam cały czas mniej niż żelazy. Ale słabo się rozwinąłem mimo wszystko, bo potrafiłem nawet do 9 stajni rozwinąć w pół godziny. O. To się lepiej ode mnie rozwinąłeś. Tak czy inaczej, ja mam 6. Ja mam 7. Czemu nie mogę? A, bo ja mam jeszcze tych 17 jeszcze. I sobie pójdą do tego i wadzą. Taka ciekawostka. Nie zauważyłem znowu, że mi lokali brakło i przez jakiś czas nie tworzymy się jednostki. A nie, nie tak długo, bo jeszcze widzę, że dochodzą. Czyli to chyba trzeba czasami na styk, znaczy dorabiać na bieżąco jakiś czas. Też po parę. Też, prawda? Ogólnie tak jak właśnie, nie wiem, teraz robiłeś domki, jak gra się bez artylerii, no to ten. To lepiej domki stawiać przed tym. Jakbyś chciał mi w miasto wchodzić, to ja stanę i ty będziesz między domkami przychodził, to cię rozwalę od razu z Afriką. Bo jeszcze będę domki wysadzał wtedy. No w sumie granaty zadziałają. No. Nieraz połowę wojska da się wysadzić, jak ktoś jest nieogarnięty. No, przyznaję, że nie pomyślałem o tym, żeby taki wystosować, żeby wykorzystać budynki w taki sposób. Używam, jak gram w Age of Empire, nie? I przede wszystkim, przede wszystkim jakbyś przechodził przez domki, no to ci się całkiem wojsko porozbije. Jak ty będziesz szedł przez domki mnie atakować, no to wiem, w ogóle ja będę stał w miejscu, to... No myślę, że będę łatwym celem dla strzelców po prostu, najprościej mówiąc. Nie wiem, czy formacja, trójkąt, nie wiem jak to się nazywa ta formacja de facto, klina, dla muszkieterów... Dla dragonów jest dla koni punktem. Najgorsza. Najgorsza. To znaczy najgorsza w grach, ale w rzeczywistości działa efekt psychologiczny, bo jak ci wbija taki clean, to faktycznie rozbija formację bardzo często. Ale w grze to nie działa, bo nie ma efektu psychologicznego, tutaj nie działa po prostu taki efekt. No, serio, gdybyś wbijał, to tak. Seria jest dobra tutaj, jeśli, ale to też trzeba taktycznie zagrać, bo jak ktoś zagra dragonami, a tych husariów i nieodpowiednio nimi ruszysz, to przegrasz. Rozumiem.
co potrzebuję do tego. 64. Okej. Daj znać, kiedy będziesz gotowy do ataku. O kurde, chyba będziecie musieli takiego rozpocząć. Bo nie wiem, czy twój komputer, czy mój dostaje zadyszki, czy twój, czy mój. Mam momentalnie tak. 16 FPS-ów. Ale to przy pełnym oddaleniu, 30, a przy maksymalnym przybliżeniu nawet 60, tak to jest logiczne. To chyba mój ma zadyszka. Nie wiem, ile mam FPS-ów. No to możemy zaraz. Mają na Steamie w lewym dolnym rogu i ciekawe FPS-ów. Nie wiem, czy go na Steamie nie widać, chyba nie. Na Steamie to nie wiem, jak obejdzie, bo razem mi pokazuje ten liczek FPS-ów, raz nie. No to dobra, to zbieramy już wojsko, jak coś nie, masz dosłać to. Mam jeszcze czas, spokojnie. Że tak powiem, grzejemy dziada, zobaczymy ile wytrzyma. Nie no, żartuję. Gram na laptopie. Okej. Mamy jeszcze wentylator od spodu, ale zobaczymy ile mój procesor wytrzyma. Jaki procesor? Wiesz co? Ja w sumie nie pamiętam jego nazwy, nie wiem do komu. Poczekaj, ja sobie mogę sprawdzić ten komputer. Jakby mi moje sobie chyba mi nie wywali. Komputer po prostu. Jak on ma Windows 10? A, mogę w sumie wyjść tędy. Explorer topików. Okej. Okay. Ten komputer, dobrze napisałem, nie raczej nie pokazywał. I teraz właściwości. i5-11400H. No to dobre. No dokładnie. Ale tu chyba bardziej karta graficzna. To zależy, wiesz, bo karta graficzna przetwarza owszem grafikę, ale gry RTS-owe są bardziej właśnie procesorowe ze względu na liczbę jednostek. Im więcej jednostek, to bardziej procesor się zgrzeje, wiesz? Grafika właśnie przetwarza kolory, przetwarza właśnie ubrania, przetwarza właśnie elementy, ale samą liczbę jednostek przetwarza procesor. Więc to jest kwestia umowna, co bardziej jest używane w danym momencie. No i nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, w sensie wojskiem ustawienia. Zrobiłeś właściwie to samo co ja. Tak, tylko mogłem konia oddzielnie dać. Tutaj tak, tak właśnie. Tak. Tak. Tak, nie wiem, to jeszcze jest w takiej formacji, okej. Okej, to chyba będzie lepsza formacja dla jeźdźców. A czy to w przypadku laptopów pytanie brzmi, bo mój ma 182, tak jest jak działa u niego zarządzanie energią, bo to nie jest tak, że on ma 100% możliwości karty graficznej. Nie znam się szczerze na tym tak za bardzo. No właśnie też do końca tego nie rozważałem, wiesz? Okej. Okay. Potrzebuję tak, to 60. Mogę jeszcze to zrobić, okej. Okay. Nieżywność, to potrzebuję, tak? Okej, okay, jeszcze to by się przydało. Muszę kiedyś zorientować się, jakie zarządzanie energią wygląda. Z ciekawości nawet. Co, zbieramy wojsko, idziemy? No chyba tak, bo to będzie się przyciągało do momentu, dopóki no, nie będzie pokładkowo. Zbierz wszystko, co chciałeś. Jeszcze czekam tylko na jedną budowlę, tylko idzie ona. Bo już nie odróżniam, gdzie co stoi. Dobra. Zaczuję, że wyjdą dwie bitwy. Jedna taka walna bezpośrednia. Ale nie wchodzimy sobie w miasto, rozumiem. Tylko na polu bitwy się bijemy, tak? Dokładnie, bo to jak są okay, te, że pali, to jest bez sensu po prostu. To. Czyli potrzebujesz jednego oficera i do bossa. To dosłownie moment. Mam jedną formację, tylko nie mogę jej sformułować, bo co powinien zrobić ich. Okej. Okay. Tak.
Okej, jest dobro. My dobrze. Tfu, widzę, jest. Okej. Chociaż to wygląda makabrycznie, kiedy na to teraz patrzę. Troszkę. Nie jestem pewien, czy powinienem ich rozdzielać. Ale też połączenie ich razem chyba się nie uda. No wygląda to, że będą spokojnie dwie bitwy. Okej. Tak dołóżmy. I możemy sobie dołożyć tak, bo więcej nie mam. Dobra, ostatnie dwie formacje, które jeszcze udało mi się sformować i lecimy. O, tu jeszcze mam jedną. Dosyłać, tak? Tak, ostatnie trzy właściwie, bo jeszcze konicę mogę zabrać z tego co widzę. Okej. Tą drogą, ile to masz ciekawości koszar 18-wiecznych? 18-5. No to tutaj akurat poszło mi miarę dobrze, myślę. Bo właśnie szóste stawiam. No nie zauważyłem, kiedy składniki zebrałem, powiedzmy, na to. Na tą zupę, którą właśnie zrobiłem. Okej. Okay. Ale... Rozbiłem się formację. Co, gotowy? Tak, zaczynamy. To ja mogę. A będzie kto zaatakuje, to decyduj. Możesz też bez zaatakuje. Różnicy. Możemy manewrować. Gdzie już mieli czym? Bo to wygląda raczej na bitwę na zasadzie, kto się pierwszy wystrzela. Jak zrobię tak. Ale mi się rozbija oddział, bez kitu. Muszę dać to zrobić. Tylko czekaj. Jak ja ich chcę wysporować, to robi mi się rządek na całą mapę. Muszę inaczej to ustawić chyba. Albo osobno za to. To co, mogę atakować? Tak, byś nie mógł z nimi tego. O, kawalerię mogę. Chyba im o co chodzi. Jak połączyłem kawalerię z nimi, to oni się rozstroili, nazwijmy to. Okej, okay, pierwszy atak. Teraz samą piechotą może to działa. A, wiem. Oj, nie. Źle to rozkminiłeś. Nie o to chodzi. Potem ci, potem na streamie zobaczysz, co mi się zadziało. Bo się nie do końca, nie do końca wiem, dlaczego nie chcę ze mną współpracować. A raczej co zrobiłem źle. Ten co zaplanowałem. A, ty pewnie ustawiłeś sobie formację. Nie formację, tylko kopanie się. Co takiego? Że w sensie stać w miejscu. Tak, utrzymaj pozycję. Oj, to się źle skończy. Ła, to się bardzo źle skończyło. Ja w ogóle wojska nie straciłem, prawda? No właśnie. Zresztą co widzisz? Nie, no paru straciłeś, bo widzę jak trupy leżą, ale dosłownie paru. No. Patrz, ile jeszcze jest wojsk. Okej. To drugą bitwę to rozstrzygniemy może. Dobra, poczekam. Nie, możesz wjechać po prostu. Tutaj do tych jednostek. Nie, uda mi się w ogóle zebrać, chyba nie. Dobra, to teraz ja będę stroną broniącą się. Tylko rozstawię moje noski. Okej. Okay. Ale faktycznie, na to nie wiem jak zareagować po prostu. Ale 15 też może być, jak już tak zrobiłem. Mi brakuje lokali, także nie poginęło za bardzo. Nieźle. Teraz tak, może inaczej tak. Tutaj cofnijcie, dlaczego by nie? Okej, wy tak.
I wy tak. Sformułowałem wszystkie półki, które mogę sformować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, jeszcze to. Powiem ci po wygranej. Albo już ci mogę podpowiedzieć, nie wiem, czy to używasz. Mhm. Ja daję, jak już zaczyna się, mam zaczynać atakować, to daję leczenie w tym. W akademii. A wiesz, ja zapominam o tym, że tam jest taka opcja. No i leczę wojska podczas ataku. I dwa razy miałem leczenie włączone podczas ataku. To bardzo dużo leczy. Plus jeszcze miałem 120 popów. I żaden też nie zginął. Leczyły. To by tłumaczyło, dlaczego mój pomysł w ogóle nie zadziałał, tak jak chciałem to zorganizować. Pomijając fakt, że mi się jednostki postanowiły zbuntować i robiły co chciały. Dobra, coś tam mogę zaatakować, bo zebranie całej armii zajmie... No, odbudowa jest bezsensowna, bo mi chłopi się teraz produkują i... To będzie armia chłopów, to naprawdę na chwilę. Czekaj, na gościuszkę. Tak? Mhm. I... Zobaczymy, co ja tam będę mógł zrobić. Okej. Wy nie macie co robić w takiej ilości. Na robotę znajdę, spokojnie. Rzućmy tak. Możecie iść tutaj, tylko wybudujcie sobie to. A potem tak. Trzeba się żarcie większe zabrałem, no żarcie trudno. Znaczy już więcej naprawdę nie potrzebuję. Spróbuję swoją mniejszą armią zagrać. Możesz. Daj do jednostki. Dałeś mi to sporo czasu, więc teraz będzie się troszeczkę bardziej utrudnione zadanie. Przyznaję ci bez bicia. Będzie mi trudniej? Jeżeli zadziała to, co ja planuję, żeby zadziałało, to myślę, że tak. Bo zasada jest taka, że obrońca ma przewagę. A, no okej. Okay. Wiesz, czemu nie? I po prostu daliśmy czas na kopanie się zwyczajnie. No więc te jednostki będzie ciężej zbić po prostu. Tutaj nie ma żadnej takiej filozofii po prostu. Ja jak grałem na osoby, co właśnie nie wiedzą, jak na 30 minut grać i właśnie bez artylerii, to grałem sam na trzech i rozwalałem. No, nieźle. Powiem ci szczerze, że ja potrafię grać długoterminowo, tak jak widzisz, zwiększa mi się zdolność do projekcji sił z każdą kolejną minutą, tylko... Bezpośredni atak zawsze mi ciężko wychodzi. Właściwie, szczerze, ja z botami jak gram, to gram dosłownie na wojnę materiałową z tego powodu. Moje ataki są bardzo nieskuteczne. I to się kończy często tym, że przyciągamy linę. Do momentu, dopóki boty już po prostu komputer nie jest w stanie nic więcej zrobić. Wycisnąć ze swoich, powiedzmy, zwojów mózgowych. Ja grałem właśnie też jak trenowałem na początku to na 8. Później już doszedłem do 8 botów, tych najtrudniejszych. I sam je rozwalałem też. To już wiedziałem, że mogę multiplayer grać.
to teraz również sobie tutaj ulepszenie. I tutaj. Coś miałeś niepoulepszone? Wiesz co, ulepszenie bardziej... nazwałem ulepszeniem, jak mam tutaj młyn, wiesz? Zboże wykupuję. Wszystko nazywam ulepszeniem, czyli apami, ale to jest takie nazewnictwo bardziej dla siebie pod nosem. Okej. Okay. Nawet jestem ciekaw, czy uda ci się zmienić tą formację. Ale sekundę jeszcze, zobaczymy... Chodzi ci o moje... O tą moją mniejszą armię. Coś innego, co zobaczyć, bo widzę, co jest południak, atakujesz, co zobaczyć, czy Szkoci faktycznie są tacy mocni. Z ciekawości. Chociaż 35 Szkoci zdają, nie, chyba żeby sprawdzić się drugich. Muszkieterów, 18-wieszych... Dobra, jarzy, atakuję. No. Chciałem być tacy mocni. Dziwne. Czy mi się wydaje, czy moi nie strzelają? Nie, strzelają trochę. Chyba i tobie mi się zbagowało, bo twoi spacerują sobie tylko. A moi przesłonę tu dawali, coś robią. Ci się coś zbugowało, bo u mnie normalnie działa. No zobaczmy teraz. Ale widzę i u ciebie strzelają normalnie, wszystko jest okej. Okay. Tylko u ciebie, jak zobaczę, cała twoja formacja idzie na spacerek po prostu na moich ludzi, ale nie strzela. Do muszkieterów. Weszli w środek mojej formacji, ale twoi strzelcy, muszkieterzy, chyba to są muszkieterzy tutaj, chyba muszkieterzy. A, dragoni muszkieterzy, poważani. Tak. To coś tam robią faktycznie. Okej. Widzę, poniosłeś niewielkie straty, a moja formacja poszła. Coś nie coś. No. Ja się uzupełniam, to jest najlepsze. Dobra, to już ostatnie uzupełnienie, już nie mogę go wysyłać. Co ciekawe, skorzystałem z twojej rady, ale chyba to już niewiele daje. Leczeniem? No. To już bardziej chyba kwestia skali. No to już tak powiem good game, bo to już tutaj się już więcej nie zrobi. Potem zobaczyć statystyki, jaki był ogólny bilans straconych jednostek po mojej stronie. Jednostek straconych i co, kto, kiedy ulepszył i tak dalej. No, też prawda. To najważniejsze, na tym się uczyliśmy. A teraz taki atak z boku, zobaczymy, co się uda. O, atak z flanki potrafi być morderczy, ale chyba nie w tym wypadku. Już nie ma flanki, już jest znowu przód. Muszę się to powiedzieć. Wiem, jaka jest wada tych Szkotów, oni mają krótszy zasięg strzału. Zanim zaczną strzelać... Tak, Szkoci okazali się bezużyteczni, ale z innego powodu. Wszystkie twoje jednostki zaczęły do nich strzelać, zanim tak naprawdę oni podeszli w ogóle, wiesz? Czyli to jest wada Szkota, bo oni mają mocniejszy strzał, ale krótszy zasięg. Piemont też ma najlepszych dragonów. W statystykach tego nie widać, ale... W
Piemont ma najlepszych dragonów 18-wiecznych. Nie wiem czemu. Niby Francja też ma dobrych. No, dokładnie. Ale... O, tu już więcej nie ma sensu. No. To jest taki też, zobaczę chętnie. O. Jak to się sprawdzało? Turkę tu... Menus. Będą statystyki. Ja zabrałem więcej kamieni od ciebie, ty więcej... A nie, ty więcej... Ja więcej drewna od ciebie zabrałem, ty więcej żywności i kamienia. Na przykład tutaj widzę. A jednostki właśnie, jednostki. 1500 muszkieterów 17 wierszy. 127, ok, 1500 szkotów. Kapłan, a ty? nie porównuję nawet. To jak kampania wrześniowa, Polska, Niemcy. Co, że dobrze mi poszło? No. Nie by się ukryć. No ja też podkowę miałem bardzo wcześnie zrobioną. To mi dało też przewagę. I 18 wiek bardzo szybko zrobiłem. To wiele tłumaczy. Można sprawić jeszcze, jakie ulepszenia zrobił. Więc z tego co widzę, to ulepszenia. Tak, miałeś przewagę w ulepszeniach i to dużo, bo to od razu faktycznie zrobisz wszystkie ulepszenia. A czekaj, a nie tak późno to... miałeś szybkostrzelność? Tak. Na samym czekaj, końcu. Nie, to ja na końcu robiłem. A, bo ty kamień, wydobywanie późno. Tak. Ulepszyłeś. Ja to na początku prawie ulepszam. Zobacz, pierwsze moje ulepszenie to od razu kamień był ulepszony. No, posiadłeś kamień, drewno chyba, tak? Ty, a nie, zrobiłeś no. Później. Poprawa, ty chyba mój nie zrobiłeś ulepszenie? Czy przegapiłem? Zrobiłem, woreczek też był. No, pójdę się. Bada się rozmywa. Pamiętaj się, w czasie oddania przyjdę do 18 wieku. Tak, ogólnie wszystkie technologie u mnie później były zrobione. Wtedy, kiedy robiłeś szybkościanność, to ja robiłem kamień. W zasadzie gdybym się skupił na gospodarce, a potem tylko zgromadził surowce i zrobił szybko przed bitwą wszystkie ulepszenia, byłoby chyba lepiej. Mhm. Na gospodarki, faktycznie. Powrót do gry? Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze. Jeszcze tu chłopi pracują. A to już... Jeszcze patrzę, jak tutaj chłopi zajmują. Chociaż fajnie to wygląda, jak oni tak nagle wszyscy padają martwi. Poczekaj, armia myślę. Z samych koni jest i... Najlepsze to jest to... Zobacz prosto... teraz, tak, zobacz teraz, jeśli to widzisz, zobacz ile wojska zostało. Twoja armia praktycznie jest wyciężona. Wiesz co, bardziej to wygląda taki taki rój owadów, wiesz? Który właśnie pędzi... Piechota dosłownie pojedynczy poginęli, bo tu jest... praktycznie cała formacja. No. Konie? Na koniec to ja zostałem z armią kościuszki, taką kosynierów. To kosy mi. Ty, jeszcze działa. Jeszcze mogę manipulować, ciekawe. Pomimo tego się podoba. Da się, tak. To jest bez sensu, ale da się. No, ale dziwne, że jeszcze budynki się nie palą. Tak jest długo. Za dużo było po prostu. Moi chyba się najpierw wymordowało im wszystkich ludzi. Teraz widzę, już część domów eksplodowała. Tak, po kolei. Po prostu no, teraz dopiero. Procesor chyba u mnie nie domagał już po prostu. A ciepłutki jestem, muszę mu przyznać. Dobra. No, to już będę kończył. To na razie, do następnego. No dzięki, trzymaj się, może się złapiemy jeszcze kiedy. No dokładnie. Na razie, dzięki, trzymaj się. Ja co dzień nie pracuję o te same godziny, więc zapraszam jak najbardziej. To na razie. Okej, spoko, na razie. To drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się spodobało, to zapraszam na kolejne na moim kanale. Trzymaj się, do następnego, no i cześć.